Witajcie. Ten niesamowity bokser dosłownie fruwał po ringu i wznosił się tylko w jedno miejsce – na tron. Zawsze walczył w charakterystycznych spodenkach, robił salta przez liny na ringu, a podczas walk przeciwnicy byli dla niego niemal jak zabawki. Nassim Hamed to jeden z najlepszych brytyjskich bokserów w historii. W połowie lat 90. nie tylko wygrywał w dość nietypowy dla wagi piórkowej sposób szykownymi nokautami, ale był po prostu ulubieńcem kibiców. Łączył boks, upokorzenie przeciwnika i grę aktorską, czarująco występując na ringu. Dodajcie do tego błyskotliwy humor i to jeden z największych showmenów tamtych czasów. Nassim trafił do Międzynarodowej Galerii Sław Boksu. Uchodzi za jednego z najlepszych zawodników wagi piórkowej w całej historii boksu. Szybko wspiął się na światowy szczyt i niespodziewanie dla swoich fanów zakończył karierę w wieku zaledwie 27 lat. W tym czasie udało mu się stoczyć wiele spektakularnych walk, a jedna z nich uważana za jego najlepszą i przy okazji jedną z najbardziej spektakularnych walk w ogóle. To jego debiutanckie starcie w USA i dziewiąta obrona pasa wagi piórkowej Federacji WBO przeciwko Amerykaninowi Kevinowi Kelly'emu. W 1998 roku książę Nassim był już niezwykle popularnym bokserem w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie toczył swoje walki. Dwa lata wcześniej zdobył tytuł WBO i zaliczył 8 obron z rzędu, jednocześnie zdobywając tytuł IBF. Każde jego wyjście na ring stanowiło swoisty spektakl, a łatwość, z jaką miażdżył przeciwników, była po prostu hipnotyzująca. Jestem za szybki, za silny, za dobry i jestem mistrzem świata, powiedział kiedyś bokser. Rok 1997 był dla Hameda szczególnie ważny. W sumie stoczył 5 walk, czasem wracając na ring zaledwie co 2 miesiące. 11 października w Sheffield znokautował Portorykańczyka Jose Badillo w 7 rundzie. Pod koniec dekady Nassim praktycznie dominował w wadze piórkowej, ale brakowało mu małej rzeczy do ugruntowania swojego statusu prawdziwej gwiazdy, czyli walki w Stanach Zjednoczonych. Zaraz po walce z Badillo ogłoszono, że 19 grudnia Hamed zmierzy się z Kevinem Kellym w Madison Square Garden. Sama promocja pojedynku zaczęła się oczywiście dużo wcześniej. Jej start miał miejsce w jednym z wywiadów, kiedy Hamed, jak zwykle pewny siebie, zadeklarował, że poradzi sobie z Kellym równie łatwo jak ze wszystkimi oponentami wcześniej. Mógłbym zabrać Kevina Kelly'ego na moje podwórko i tam go pokonać, ale nie chcę tego robić. Wolałbym to zrobić na jego podwórku. Rzeczywiście, książę Nassim był w tym dobry. Jego główny cel to zdezorientować przeciwnika, oszukać go, zmylić, rozwścieczyć, zdenerwować i w efekcie przejąć kontrolę nad przebiegiem pojedynku, a co najważniejsze, zrobić to pięknie i cały czas z rękami opuszczonymi z gardy. Prawie zawsze mu się to udawało. Nawet jeśli ktoś powalił go z powodu oczywistych braków w obronie, wstawał i sam posyłał przeciwnika na deski. Bił niczym prawdziwy pocisk. Z 28 zwycięskich walk aż 26 skończyło się nokautami. Na ringu Nassim wydawał się być zrelaksowanym i miał pełną swobodę działania w różnych pozycjach. Publiczność przyciągała nie tylko sama walka z udziałem Brytyjczyka, ale także jego urzekające sposoby wyjścia na ring. Hamed dawał pole do popisu swojej szalonej wyobraźni, a co najważniejsze, że był naprawdę najgroźniejszym zawodnikiem, najsilniejszym w tamtym czasie w wadze piórkowej. Wielu kibiców księcia Nassim obawiało się jego przeciwnika w dziewiątej obronie tytułu. Twardy Kevin Kelly to 30-letni bokser i doświadczony zawodowiec, który miał na swoim koncie około 300 walk amatorskich, 47 zawodowych i przegrał tylko 2. Był też przez pewien czas mistrzem świata Federacji WBC, dopóki nie stracił tytułu na rzecz Meksykanina Alejandro Gonzaleza na początku 1995 roku. Od tego czasu Kelly nie przegrywał, zajmując 3. pozycję w rankingu WBO. W tamtym czasie uważano go za duże zagrożenie dla Nassima. Nie wszyscy eksperci stawiali na młodego, 23-letniego mistrza, ale on sam w charakterystyczny dla siebie i zuchwały sposób na konferencji prasowej tylko podsycił zainteresowanie walką. Po walce ze mną jedyne co Kelly będzie w stanie zrobić, to rozwieszać plakaty mojej następnej walki w Madison Square Garden. Tak skomentował.
HBO było wówczas głównym kanałem telewizyjnym nadającym boks w USA. Zawodnikom zaoferowano iście królewskie warunki. Ekskluzywny kontrakt na 6 walk, za które Hamed miał otrzymać rekordowe $12 milionów. Gwarantowane honorarium Nassima wynosiło 2 miliony, nie licząc tantiem od sponsorów i brytyjskiej telewizji, która transmitowała walki w trybie pay-per-view. Taka kwota robi wrażenie nawet teraz, a w 1997 roku była po prostu kosmiczna jak na wagę piórkową. Przed Hamedem żaden z bokserów w tej kategorii wagowej nawet nie zbliżył się do takich pieniędzy. Kevin Kelly za tę walkę również otrzymał największą garzę w swojej karierze – $500 000. Na promocję pojedynku w samym USA HBO przeznaczyło $1 000 000. To wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd boksu oraz innych znanych osobowości. Wszyscy chcieli zobaczyć, czy książę Nassim naprawdę może być tak dobry, jak o nim mówiono. Arena w Nowym Jorku była wypełniona po brzegi, czekając na wyjście Hameda na ring. Tym razem nie podjechał limuzyną ani na łóżku, ale przygotował numer taneczny z półprzezroczystym ekranem. Nassim był tak poruszony, że zupełnie stracił poczucie czasu i w sumie walka opóźniła się o blisko godzinę. Samo wyjście zajęło mu jakieś 10 minut, a Kelly rzucił wtedy, że to gala boksu, a nie dyskoteka. Kelly jako pretendent do tytułu podszedł do walki z faworytem z niezwykłą motywacją. Książę Nassim, jak zwykle, zaczął pierwszą rundę boksując z opuszczonymi z gardy rękoma, grając dla publiczności i zaniedbując obronę w każdy możliwy sposób, polegając przy tym tylko na własnej sile uderzenia. Wyraźnie nie docenił rywala, za co zapłacił już na samym starcie. Bokserzy patrzyli na siebie przez chwilę, a przed końcem rundy była to już prawdziwa bijatyka. Hamed wcisnął przeciwnika w róg, ale po ataku otworzył się i otrzymał cios w prawą stronę szczęki, znajdując się na deskach dopiero drugi raz w swojej karierze. Szybko się opanował i doprowadził rundę do końca, wywierając presję na Kelly'ego. Druga runda stała się prawdziwym widowiskiem i wszystko działo się błyskawicznie. Hamed w końcu uniósł ręce do obrony, ale to nie pomogło, bo po zaledwie 40 sekundach Kelly zaatakował go najpierw prawym, a potem lewym prostym, znów posyłając rywala na deski. I w tym momencie miał już interweniować sędzia Benji Estaves, ale po prostu nie zdążył. 23-latek szybko wstał i wtedy otrzymał prawy cios w głowę i powrócił na deski. Można było sobie tylko wyobrazić, jak czuli się szefowie HBO, którzy podpisali przecież z Brytyjczykiem wielomilionowy kontrakt na kolejne walki. Komentatorzy już zaczęli przekonywać, że Hamed nigdy wcześniej nie spotkał tak potężnego boksera. Kelly trochę się wtedy odprężył, a książę Nassim potrafił wykorzystać takie sytuacje w ułamku sekundy, zadając oszałamiające prawe uderzenie, w wyniku czego Kevin Kelly znalazł się na deskach. Brytyjczyk rzucił się do wykończenia przeciwnika, ale wpadł w ramiona Kelly'ego. Po takim rozpoczęciu walki w głowach wielu pojawiła się myśl, że pojedynek skończy się dużo szybciej niż zaplanowano. Trzecia runda nie była tak spektakularna jak wcześniejsze. Przeciwnicy podeszli do niej ostrożnie i wymieniali ciosy, szukając wzajemnie słabych stron. Po wynikach trzech rund Amerykanin okazał się celniejszy od księcia Nassima. Zadał 121 ciosów, z czego celnych było 55. Z kolei Hamed uderzył 130 razy, ale celne było tylko 51. Do połowy czwartej rundy Kelly już nie dominował, to zdecydowanie przeszkadzało faworytowi. W połowie przyjął potężną serię od Hameda, w tym lewy hak, po którym ponownie upadł. Sam Nassim po kilkusekundowej nieudanej próbie kolejnego ataku otrzymał cios w głowę. Sędzia zaczął naliczać czas do ogłoszenia nokautu. Po wznowieniu walki bokserzy nie myśleli już o obronie. Ostra wymiana ciosów rozpoczęła się od pierwszego celnego trafienia, a Hamed okazał się skuteczniejszy. W ostatniej minucie czwartej rundy zadał Kelly'emu potężny lewy sierpowy w okolice skroni, ale ten wstał, choć nie bez problemów. Potem sędzia przerwał walkę. Dla Nassima była to 9. obrona tytułu WBF. Z powodzeniem zadebiutował w USA i rozszerzył swoją rozpoznawalność na cały świat. Miał za sobą i przed sobą dużo spektakularnych walk, ale ta słusznie uchodzi do dziś za jedną z najbardziej ekscytujących w jego karierze i jedną z najlepszych o tytuł w całej historii boksu. Walkę na żywo oglądało 2,5 miliona osób, a HBO miało wówczas 25 milionów widzów.
Oznaczało to, że walkę na żywo oglądało 10% wszystkich abonentów tej telewizji kablowej. Gdyby nie kultowa już walka pomiędzy Arturo Gattim i Rafaelem Ruolsem, starcie Hameda i Kaliego z pewnością zdobyłoby nominację do walki roku. Książę Nassim epicko wdarł się na amerykański ring i pomyślnie wywiązał z kontraktu. Trudno nie docenić tego zwycięstwa i jego wpływu na karierę Hameda. Co zaskakujące, rewanżu nigdy nie zorganizowano. W przyszłości Nassim nadal błyszczał na ringu, ale nie uniknął miażdżącej porażki. W 2001 roku Hamed sam się o to poprosił, uparcie wyzywając Marco Antonio Barrera na pojedynek. Meksykanin z 52 zwycięstwami i 3 porażkami nie był faworytem, a Hamed miał zarobić większość z tej walki – 8 z 10 milionów dolarów. Ku jego zaskoczeniu Barrera zdominował ring, zszokował Nassima już w pierwszej rundzie lewym uderzeniem w szczękę, a w trzeciej rundzie powalił go po trafieniu w wątrobę. Barrera niespodziewanie dla wszystkich porzucił wybuchowy meksykański styl boksowania i zaczął z piekielną cierpliwością czekać na odpowiednie chwile do kontrataku. Wydawało się, że zachowanie Hameda nie robiło na nim żadnego wrażenia. Książę Nassim nie mógł poradzić sobie ze świetną obroną Marco Barrery, który przy okazji przez całą walkę zadawał skuteczniejsze ciosy w głowę i wygrał jednogłośną decyzją sędziów, mimo odjętych punktów. W 12 rundzie stracił panowanie nad sobą i uderzył głową przeciwnika o słupek ringu. Po tej walce Hamed stracił motywację do dalszej kariery. Po pierwszej i jedynej porażce Nassim wrócił na ring dopiero rok później i decyzją sędziego pokonał Hiszpana Manuela Calvo, doznając kontuzji ręki. Jego gwiazda, choć nadal świeciła, to już nie tak mocno jak dawniej. Nassim Hamed nigdy oficjalnie nie ogłosił przejścia na emeryturę, ale więcej już nie powrócił na ring. Wielka kariera zakończyła się dość smutno, a książę Nassim w panterkowych spodenkach pozostawił rzeszę wiernych fanów, z których część dorosła i sama stała się gwiazdami sztuk walki. Tyson Fury, Conor McGregor, Amir Khan, Israel Adesanya i wielu innych czołowych sportowców wspominało, że Hamed był dla nich wzorem, a to już o czymś świadczy. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!